Witajcie. Era wodnika. Niebawem usłyszymy ryk lawiny. Kochani, wraz ze wzrastającym światłem Stwórcy świadomość poszerza się coraz mocniej i ludzie się budzą. Każdy przebudzony ma moc tworzenia porównywalną z tysiącem nieprzebudzonych. Dlatego wszystko, co jest potrzebne, to ta mała część ludzkości, aby zebrać potrzebną masę krytyczną i wszelkie wydarzenia zaczną się dziać kaskadą, a to spowoduje koniec panowania ciemności na naszej planecie. Niebawem usłyszymy ryk lawiny schodzącej z gór. Będzie zarówno fajnie, jak i strasznie, ale przede wszystkim będzie to wyzwalające. Wielkie zwycięstwo ludzkości w służbie światłu już tu jest o krok od nas. Wdzięczność wam wszystkim. Dojrzewa jakoś wolniutko mój komentarz do tego postu Natalii, ale wolniutko, bo jesienna pora i przyszły jakieś dni obciążenia. Podobno znowu szaleją przyrządy od świetlistych tych tam... Mnie wczoraj na przykład bolała głowa, co mi się rzadko zdarza. Położyłem się chwilę pospać i było lepiej. Słucham też kilku politycznych serwisów i faktycznie coś się szykuje. Przyszły do mnie jakieś wiadomości, że między 11 a 15 miały miejsce zdarzenia gdzieś tam w głębokim państwie i że przyszły tydzień będzie bardzo znaczący. No zobaczymy. Pełnia też dochodzi, także będzie ciężej do pełni księżyca. Trzymajmy się małymi kroczkami, zachowujcie uważność i dobre samopoczucie, obserwujcie siebie. Do tego mamy jesień, więc a to jeszcze taką też bez mrozu, to jest ciężko. Wtedy nastroje są takie przygnębiające. Jasnych myśli, niech one w zdrowiu wam towarzyszą.